Cześć! Tym razem chciałabym Wam pokazać przepis na bardzo szybki makowiec. Jest to, słuchajcie, makowiec z ciasta francuskiego, nadziany masą makową. Przygotowanie go jest bajecznie proste i słuchajcie, jest bardzo pyszny, znika niesamowicie szybko. Na pewno nikomu z Was nie sprawi problemu jego zrobienia, nie popęka, masa się uda i makowiec będzie cieszyć i oko, i podniebienie. Dlatego dzisiaj zachęcam Was do zrobienia właśnie takiego makowca na święta. Przygotowanie zaczynam od masy makowej. Dokładny przepis na masę makową znajdziecie na www.kotlet.tv. Możecie użyć również takiej masy kupnej, jeżeli macie na to ochotę. Warto, aby ją wzbogacić, na przykład o orzechy. Ja wybrałam orzechy włoskie, a także orzechy brazylijskie. Siekam i dodaję do masy makowej. Dodaję również dość dużo żurawiny, 2 do 3 łyżek dżemu, na przykład dżemu morelowego, trochę cukru z wanilią, miód i to wszystko dokładnie mieszam. Moja masa makowa jest już gotowa i teraz zabieram się za ciasto francuskie. Prostokątny płat ciasta francuskiego, mniej więcej w wymiarach 25 na 40 cm, układam na papierze do pieczenia i nacinam pod skosem, zostawiając po środku nienacięty wąski fragment. Kiedy już zrobię nacięcia, to na ten wąski fragment na środku nakładam masę makową, tak z górką, od serca. I teraz zaginam te wszystkie nacięcia do środka, tworząc taką jodełkę. Ja zaginam najpierw jedną połowę do środka, a potem z drugiej strony zaginam również do środka, aż spotkają mi się te dwa łączenia. Z wierzchu ciasto francuskie smaruję rozkłóconym jajkiem. Dzięki temu będzie smaczniejsze, bardziej rumiane i będzie ładniej prezentować się na stole. Tak przygotowane ciasto wkładam do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i piekę około 15 do 20 minut, aż ciasto z wierzchu wyraźnie się zrumieni. Po wystudzeniu ciasto polewam lukrem. Ja przygotowałam lukier na bazie cukru pudru, a także wody. Z wierzchu dekoruję jeszcze jadalnymi słodkimi perełkami. Ciasto jest naprawdę wyśmienite. Jestem pewna, że i zrobicie, i zjecie je z przyjemnością. Życzę Wam smacznego, a więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.